bardzo. Tego masz tutaj. Coś nam bardzo blisko. Panie generale, prosimy o komendy. Wszyscy powstań. Do hymnu powstać. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za jej przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za moim przewodem złączył się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za moim przewodem złączył się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania, po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za moim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za moim przewodem złączył się z narodem. Serdecznie dziękujemy. A teraz składanie wiązanych wieńców do przygotowanych. Zapraszamy bardzo serdecznie. Panie Prezesie Stronnictwa Pracy. Wieniec składa Stronnictwo Pracy na czele Stronnictwa Pracy prof. Zbigniewem Rzeszyńskim. Składa komendant polskiej drużyny strzeleckiej, generał dywizji Jan Gustaw Wydniewski i osoby towarzyszące. Wieniec składa Światowa Federacja Polskich Kombatantów na czele z komendantem naczelnym generałem Ryszardem Patczakiem.
serdecznie zaprosić pana profesora Jana Majchrowskiego, przedstawiciela marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, na zabranie głosu. Szanowni Państwo, przede wszystkim w imieniu pana marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym pogratulować tej uroczystości i pamięci. To nie byle jakie wydarzenie w naszych dziejach. To wydarzenie, które warunkowało odzyskanie przez nas niepodległości. I dlatego właśnie wpisuje się ono w obchody stulecia odzyskania niepodległości, które to obchody już trwają, bo przecież na odzyskanie niepodległości złożył się cały szereg wydarzeń i całe lata bardzo mozolnej, wytrwałej, ciężkiej pracy pokoleń Polaków. Odzyskanie niepodległości to nie tylko symboliczna data 11 listopada 1918 roku. Oczywiście ona wpisała się z perspektywy czasu najbardziej w naszej pamięci. Ale odzyskanie niepodległości to trud wielu ludzi. Wśród nich Ignacy Jan Paderewski, prezes Rady Ministrów z 1919 roku. Przedstawiciel wraz z Romanem Dmowskim i Kazimierzem Dłuskim na konferencji pokojowej w Wersalu. Konferencji, na której Europa i świat przyznały nam niepodległość i granice, które co prawda nas w pełni nie satysfakcjonowały, ale które potrafiliśmy własną szablą i własnym wysiłkiem powiększyć i na 20 lat utrwalić. Proszę Państwa, chwała Stronnictwu Pracy za to, że o tych wydarzeniach pamięta. I chwała Stronnictwu Pracy, które w swojej długiej przecież historii, a nawet dłuższej niż samo Stronnictwo Pracy, bo Stronnictwo Pracy to spadkobierca głównego chadeckiego nurtu chrześcijańsko-demokratycznego w polskiej historii, które wydało tak wielu wybitnych przedstawicieli polskiego życia państwowego, o których zresztą ksiądz prałat Józef Maj dzisiaj wspomina, ale nie zaszkodzi powtórzyć, bo to przecież nie tylko Paderewski, to generał Sikorski, to Wojciech Korfanty, wybitna postać, to generał Sikorski, to proszę Państwa Józef Haller, to postacie życia powojennego, w bardzo ciężkim okresie początkowym, kiedy Stronnictwo Pracy usiłowało rozpocząć swoją działalność tuż po wojnie, a przecież musiało ją zawiesić ze względu na ogromne represje komunistyczne. I proszę Państwa, Stronnictwo Pracy to również okres III Rzeczypospolitej. Trudne losy tego stronnictwa. Nie odegrało ono pewnie takiej roli, jak obecni tutaj by sobie tego życzyli. Ale trzeba pamiętać, że z szeregów Stronnictwa Pracy, mimo różnych jego rozłamów, perturbacji, które następowały, fuzji również, wyszło bardzo wielu ludzi, którzy dzisiaj wpływają na losy Polski. I mam myślę, że wpływają dobrze. Proszę Państwa, na koniec, jaki morał płynie z tej historii? A ja myślę, że tak. Że wspólne działanie ludzi, którzy wychodzą z jednego ideowego pnia, w którym jest chrześcijaństwo, jest demokracja i jest poczucie narodowej polskiej dumy. Ci ludzie, jeśli się jednoczą, jeśli potrafią wspólnie ponad podziałami działać, Polska zwycięża. Polska zwyciężała 100 lat temu i Polska zwycięża dzisiaj. Tak trzymać. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie panu profesorowi Majchrowskiemu i panie profesorze, bardzo prosimy o przekazanie podziękowań panu marszałkowi, bo to jest pamięć o Stronnictwie Pracy i za to uprzejmie dziękujemy. Również dziękujemy w tej pocztą sztandarowym, poczet sztandarowy Polskich Drużyn Strzeleckich i sztandar rolników, Solidarności Rolników Indywidualnych odprowadzić. Serdecznie Wam dziękujemy dzisiaj, że mogliście być podczas mszy świętej i tutaj być obecni.
zostawić się za mną. Za mną, za mną! Za mną, marsz! Na tym, proszę Państwa, zakończyliśmy część oficjalną. Mam serdeczną prośbę, żeby nasza koleżanka, członkini Ministerstwa Pracy, pani Hanna Korecka, przedstawiła artystów plastyków, którzy uświetnili swoimi pracami, pracami plastycznymi dzisiejsze święto. Hania Korecka, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. No właśnie chciałam prosić w takim razie kolegów, koleżanki przede wszystkim. No tak, nazywam się Hanna Korecka, jestem artystą, malarzem, grafikiem i tutaj do współpracy zaprosiłam koleżanki. Ada Rakoczy, Larysa Jarowska, no chodźcie, Ania Haska, no nie wiem, kto tam jeszcze jest od nas. To jest taka reprezentacja. Artyści wspierają stronnictwo pracy swoimi, tym co potrafią zrobić, czyli obrazami, rzeźbami, innymi pracami plastycznymi. W służbie ojczyzny również właśnie, uchwale ojczyzny. Hania Haska na przykład zrobiła grafikę promującą przywrócenie pomnika wdzięczności Ameryce na skwer Hoovera, która to akcja została zawieszona. Ja w niej brałam czynny udział i nie ustąpię, ponieważ uważam, że za największą pomoc humanitarną w dziejach świata, a należało podziękować prezydentowi Hooverowi, z którym był zaprzyjaźniony Paderewski właśnie, i przywrócić pomnik wdzięczności Ameryce na skwer Hoovera, Wuda Ksawerego Dunikowskiego, wybitnego rzeźbiarza. Ten pomnik stał przed wojną, był z kiepskiego kamienia z piaskowca, on się rozsypał. No i wiem, że tę ideę popierał bardzo świętej pamięci Lech Kaczyński. I teraz chcemy powrócić do tego tematu. I teraz oddaję już głos koleżankom. Larysa. Ja uważam, że należy przypomnieć, że Ignacy Jan Paderewski był artystą. Był muzykiem, który umiał zestroić, zorkiestrować nie tylko utwór muzyczny, ale ojczyznę. Również artystą był Roman Dmowski, literat. Clemenceau, pozytywnie nastawiony do sprawy polskiej polityki. Wilson, byli to ludzie, którzy mieli swoim piórem oddziaływać na wyobraźnię zbiorową. I mam nadzieję, że w naszych następnych władzach będą artyści, którzy będą mieli wyczucie.